Marsz Sokoła Struda z jeziora Kimiłowa od kilku dni wywoływał sporo zainteresowania i emocji. Kibice obu klubów za sobą nie przepadają, a oliwy do ognia dolał operator stadionu Żegluga Ostródzka Elbląska, która zadecydowała, że mecz pucharowy nie będzie imprezą masową. Stadion, który może pomieścić 5 tysięcy osób, wypełnić mogło tylko 1000 widzów, bo taką liczbę osób określają przepisy w przypadku nieorganizowania imprezy masowej. Bilety na mecz rozchodziły się w szybkim tempie. Akurat ten mecz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mamy dużo klientów, którzy przychodzą, kupują już bilety i pytają się, jak dużo biletów się zostało do sprzedaży. Od kilku tygodni było wiadomo, że spotkanie to będzie cieszyć się zainteresowaniem kibiców. Chętnych do nabycia biletów nie brakowało. Dla wielu nie starczyło po prostu wejściówek i spod stadionu odeszli z kwitkiem. 18 lipca blisko 150 kibiców dopingowało i ławską drużynę na stadionie w Ostródzie. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego Marcina Borskiego, który był sędzią technicznym podczas Euro 2012, kibice obu zespołów dali popis swojej wzajemnej niechęci. Wydawało się, że to może być spacer dla piłkarzy Sokoła, gdyż klub z ławy boryka się z ogromnymi problemami finansowymi i kadrowymi. W zespole Jezioraka wystąpiło wielu juniorów, którzy bardzo dobrze poczynali sobie na ostródzkiej murawie. W pierwszej połowie spotkania nie zobaczyliśmy żadnych bramek. Dopiero po godzinie gry ostródzcy kibice cieszyli się ze zdobytej bramki. Gola w 61 minucie zdobył Maciej Szostek. 7 minut później Marek Śnieżawski podwyższył wynik spotkania na 2-0, wykorzystując podanie Bogdana Miłkowskiego. W doliczonym czasie gry Paweł Śnieżawski sfaulował w polu karnym zawodnika z ławy, a sędzia spotkania podyktował rzut karny, który na bramkę zamienił Tomasz Kolibowski. Końcowy wynik spotkania to 2-1. To było trudne spotkanie, szczególnie w tym okresie. No przede wszystkim dla chłopaków. Potrenowaliśmy dosyć intensywnie. Intensywność tych zajęć była dosyć wysoka. Przede wszystkim gdzieś weszliśmy w wytrzymałość szybkościową i gdzieś w szybkości, w operowaniu szybkim piłką było to widoczne. Szczególnie w początkowej fazie meczu, no gdzieś tu w 50, 60 minucie zespół Jezioraka, ci młodzi chłopcy osłabli i tutaj troszeczkę jakby było już łatwiej, więcej miejsca na boisku, ale na pewno to było trudne spotkanie w tym okresie. Dzięki pucharowej wygranej nad Jeziorakiem Sokół awansował do następnej rundy. 25 lipca w Ostródzie zmierzy się z drugoligowym Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. W najbliższą sobotę nasza drużyna weźmie udział w mini turnieju piłkarskim w Działdowie. Od ponad 2 tygodni piłkarze wznowili treningi i przygotowują się do sezonu w trzeciej lidze. W zespole zaszły zmiany kadrowe. Klub ze Strudy opuścił m.in. Jakub Skiżewski, George Gilmour, Roman Śnieżawski i Piotr Miszewski. No nie będzie tutaj wielkiej rewolucji. Ja się skoncentruję na tej kadrze, która jest. Dołączyli najzdolniejsi juniorzy. Na dzień dzisiejszy mam takie informacje, że 3 młodzieżowców musi grać w pierwszym składzie w trzeciej lidze od tego sezonu. Więc żadnych tutaj wielkich wzmocnień nie będzie z zewnątrz. I myślę, że będę się opierał na tej kadrze, która jest. Według przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej w podstawowej 11 podczas spotkań ligowych na boisku musi wystąpić aż 3 młodzieżowców. Ten przepis to w przypadku wielu drużyn spory ból głowy. Tutaj jak to się mówi, teorii jest wiele, każdy inaczej do tego tematu podchodzi, a ja rzeczywiście twierdzę, że dobry zawodnik, jeżeli jest nawet młodzieżowcem, to trener na pewno na niego postawi, na pewno wygra miejsce, będzie rywalizował przynajmniej, a tutaj jednak też mi się to za bardzo nie podoba, że aż 3 i tak można powiedzieć z urzędu to miejsce ma, czy jest lepszy, czy jest słabszy. I też nie przekonuje mnie do końca ten przepis. Przed podopiecznymi Czesława Żukowskiego jeszcze kilka tygodni intensywnych przygotowań, w czasie których ostródzka drużyna rozegra kilka sparingów. Pierwsze spotkanie w trzeciej lidze już 11 sierpnia w Ostródzie.